się kurwo lampisz! Leś! Leś kurwo! Leś kurwo! Leś! Gdzie mi ci? Kurwa! Skinhead power kurwo! White power! Szybcie jebany! Co teraz pedale? Co? Dość kurwa! Dość kurwa pedale! Dość! Dość kurwo pierdolona! Szybcie jebany! Co Judaszu kurwa! Dość! Kurwa! Dość! Kurwo! Pierdolona! Dość! Błagaj kurwo! Błagaj! Przepraszam, tutaj nie ma odwiedzin. Chcemy zobaczyć chłopca. Pan jest ojcem? Czy to jest ważne, kim ja jestem? Wujkiem, ciotką? Czy to jest tutaj jest mojego ojczyzna? Troszkę ciszej, proszę, dobrze? Tu są pacjenci. Proszę państwa, państwa syn trafił do nas w stanie krytycznym. My robimy, co jest w naszej mocy, w naszych siłach. No i? To jest za wcześnie, ja nie pozwolę w tej chwili na odwiedzić. Ale jak pan nie pozwoli? Ja nie mogę zobaczyć chłopaka, to znaczy co to jest? Jest za wcześnie powiedzieć. Ale człowieku, ja muszę to zobaczyć. Proszę, proszę. Proszę bardzo. Halo. Jestem ojcem Michała. Ja wiem, kim pan jest, współczuję bardzo. Proszę pana, ja bym chciał z pana córką dwa słowa zamienić. Ale ja nie chciałbym, żeby pan mieszał do tego moją córkę, tak? Ale człowieku, słuchaj, policja w ogóle nie reaguje. Sylwiu, podejdź na chwileczkę tutaj, proszę cię, dziecko. Ja pana bardzo proszę. Sylwiu, pozwól tu na chwilę do mnie. Ja dwa pytania tylko chcę zadać. Ja rozumiem, ale nie, do siebie, szybciutko. Pan ma też dziecko, niech pan mnie zrozumie, ja jestem naprawdę w... Spokojniej, tak? Dobrze. Chodź. Słuchaj, ty wiesz, co się stało, prawda? Wiem. Chodzi mi tylko... ty wiesz, kto to zrobił. Wiesz, gdzie mieszkają? Na ulicy Królewskiej. Nie ma nikogo w domu, nie mamy nakazu, nic nie zrobimy. Musimy poczekać, jest po 22, cisza nocna. Dowiemy go i tak, ale dzisiaj już musimy dać wszystko. No, super. Nic nowego, zresztą się od was nie dowiedziałem, nie? Przecież jest normalne. Zanim ktoś pocisnął teraz paczkę chipsów ze sklepu, to byście go kurwa po całym mieście ganiali, wie, prawda? Tak nic, dzisiaj nie poradzimy na to.
Pęknięta podstawa czaszki. Tak? Wstrząśnienie mózgu. Dalej. Liczne obrażenia wewnętrzne? Wyobraź sobie, że jestem sądem. Ty nie możesz się wahać. Ty musisz powiedzieć, bo gnoje nie pójdą siedzieć. Rozumiesz to? Wzywam poszkodowanego w charakterze świadka. Jak się pan nazywa? Michał Biliński. Wiek? 19. Czym pan się na co dzień zajmuje? Uczę się. Uprzedzam świadka o odpowiedzialności karnej. Za składanie fałszywych zeznań grozi kara pozbawienia wolności dla trzech zgodnie z artykułem 233, paragraf 1 kodeksu karnego. Czy świadek zrozumiał? Przepraszam, ma pan tutaj... Przepraszam, ja jestem z rodziny poszkodowanego. Szymon Żółkiewicz. Proszę zająć miejsce, nie przeszkadzać sądowi. Więc co poszkodowany ma do powiedzenia w tej sprawie? Wuju. Dzień dobry, ciociu. Pogadam z nim. Ty, muzy. Co to się porobiło? Ty, ale spokojnie, zdjęcia przywiozłem. Z wujkiem się napijemy wódeczki, poglądamy. Ty, patrz na mnie. Patrz na mnie. Dobrze będzie. Dobrze będzie! Ty, to ten frajer? No. Wujek, a gdzie jest reszta tych ciuli? Nie ma. Nie ma. Po prostu nie ma. W pięciu bili, a tylko jeden siedzi, rozumiesz? Szkoda gadać. Po prostu. Sprawa numer 236. Sąd ogłosi wyrok, zapraszam. Sąd uznaje winnym Krzysztofa Szczerbińskiego, zarzucanych mu czynów i skazuje go na 2 lata pozbawienia wolności w zawieszeniu na okres 2 lat. Oskarżony, proszę przeprosić poszkodowanego. Przepraszam. Nie no, co to kurwa jest? Co to jest sąd? Czy to jest jakieś przedszkole, co on sam go pobił? 2 lata w zawiasach, zwariowała pani? Na grzywnę wysokości 1000 złotych. W dupę mnie pocałuj z tym swoim wyrokiem. Dostaje pan karę 3 dni aresztu, żeby pan sobie przemyślał sprawę, że w sądzie wymagany jest
Leży, kurwa, frajer na glebie. I wiesz, nawet kurwa, wiesz, wywraca się pociec, co się dzieje, kurwa, ta już szok, w ogóle lato, kurwa. Nie. Co wy, kurwa, robicie? Zostawcie go, zostawię. Kurwa, co ty chciałeś zrobić? Co, taki cwaniak jesteś, kurwa? Co, kurwa, harcerzykami tu zgrywasz? Co ty masz, kurwa? Kurwa, pierdolony, kurwa. Co, tym? Zajebałbyś gościa, tak? Taki cholerak jesteś, kurwa, tak? Zajebałbyś mu scyzoryczkiem? Taki jesteś mądry? Tak? Chcesz zobaczyć, jak to się robi? Tak? Filmików ci się zechciało? No to, kurwa, chodź, idziemy do domu! Znowu pies. Ducha zobaczyłeś? Nie, udało mi się. No chodźmy, kurwa, coś wypijmy, kurwa, wkurwiony jestem. Michał? Ciocia śpi? Co to jest? No to sobie z młodym porozmawiaj. No, Michał, opowiedz. Co to jest? Wychodzisz na ulicę z nożem? Mało miałeś wrażeń w domu? Trzeba kolesiowi wpierdolić. Złapać go i kurwa mu wpierdolić. A? Wtedy będzie wiedział, że nie ma do czynienia z leszczami. O czym wy do mnie mówicie? Tylko młody potrzebuje pleców. Ja, ty i on. Nie chcę, żeby ten człowiek chodził po ulicy, rozumiesz? Spokój, Michałku. Młody, chcesz to zrobić? Wujek, kurwa, nie przesadzaj. Może damy spokój, co? Nie ma, kurwa, wujek, dam sobie spokój. Dzisiaj, kurwa, sprzedaż. Dzielny bądź. Dzielny bądź u siebie. Wujek? Wujek, jedziesz, kurwa? Jedziesz, wujek? Jedziesz, wuju? Thank you.
Michał Taśma! Duszki, duszki, taśma! Dobra, mamy, dawaj taśmę! Kopyta, jedziemy, stary, jedziemy! Ryja musi być! Połóż mi z głową. Tak, kurwa. Dobra, wuju, popierdalasz pokrzep. Wuju, szanki! Deszcze na nogi. Dawaj, dawaj. Trzymasz się? Tak? Tak? Lejesz? Dobra, panowie, spierdalamy. Długa, spierdalamy. Spierdalamy. Długa, długa.